Polscy i ukraińscy grekokatolicy modlili się w sobotnie przedpołudnie pod pomnikiem więźniów i ofiar centralnego obozu pracy w Jaworznie. W czasie nabożeństwa zebrani wspominali pamięć m.in. 160 Ukraińców, którzy stracili życie w obozie. W 1945 roku komuniści przejęli jaworznicką filię niemieckiego obozu Auschwitz, tworząc tam centralny obóz pracy. Trafiali tam Polacy, Niemcy, ale też Ukraińcy i ułemkowie przesiedlani przez komunistów w latach 40. w tzw. akcji Wisła. Wśród uczestników nabożeństwa nie zabrakło rodzin ofiar.